Co z punktu widzenia pacjentów jest najistotniejsze w leczeniu, jeśli osiągnięty zostanie już efekt kliniczny? Jakie to są aspekty? Tak naprawdę myślę, że jakość tak, tego podawania, tym bardziej, że pacjenci, którzy przyjeżdżają czasami na drugi koniec Polski, żeby być leczonymi, muszą się liczyć z tym, że muszą poświęcić na to dużo zdrowia, czasu, przede wszystkim czasu, i jest to bardzo męczące. Powiedzmy sobie szczerze, to nie są osoby zdrowe, tylko to są osoby chore, tak? Więc taka podróż jest naprawdę wyczerpująca, wycieńczająca tych pacjentów. Jeżeli chodzi o możliwości terapeutyczne, to mamy możliwość wyboru, bo teraz mamy podania dożylne, ale już za chwilę wejdą jakby takie terapie podskórne dla pacjentów onkologicznych. One są zdecydowanie szybsze, bo jeżeli pacjent przyjmuje taką terapię dożylnie, to jest okres od samego rana, kiedy on ma pobranie krwi, od około godziny 8 do 17. To jest praktycznie cały dzień wyjęty po prostu z życia tego człowieka, który musi spędzić siedząc, czasami na niewygodnym krześle. To jest jego po prostu komfort życia, więc my chcemy ten komfort troszeczkę zmienić i chcemy, żeby pacjent mógł mieć propozycję od lekarza, tak? Doboru jakby odpowiedniej terapii personalizowanej, czyli nie tylko rodzaju właśnie tej terapii, ale też sposobu podania. Takie podanie podskórne to jest około 7 minut w porównaniu do kilku godzin, które pacjent ma, bo te wlewy są poprzedzające jakimiś podaniami leków, na przykład przeciwalergicznymi, żeby pacjent nie dostał jakiegoś wstrząsu na przykład, więc i pomiędzy jednym a drugim lekiem też jest na przykład pół godziny czy godziny przerwy. No i to się wiąże naprawdę z dużym obciążeniem dla tego pacjenta. Więc myślę, że te podskórne propozycje, które będą wprowadzone, są zdecydowanie na plus, jeżeli chodzi o komfort po prostu pacjenta. A czy działania niepożądane leku również mają znaczenie? To są te same leki, bo tak naprawdę mamy tą samą grupę terapeutyczną, tylko jest po prostu inny sposób podania. Z perspektywy pacjenta zdecydowanie bardziej szybszy, wygodny. Ja myślę, że nawet podczas takiego podania ma możliwość, ponieważ ta pielęgniarka musi cały czas być przy nim te 7 minut, rozmowy na przykład na temat działania niepożądanego leku, tak? Albo na przykład, nie wiem, chociażby jakieś rozmowy edukacyjne, czy też wsparcia takiego psychologicznego. Myślę, że jest to naprawdę zdecydowanie na plus dla pacjenta.